7 września wspominamy błogosławionego Jana Mazzucconi, prezbitera i męczennika. Jan urodził się 1 marca 1826 roku w Rancio na terenie diecezji mediolańskiej we Włoszech w bardzo pobożnej rodzinie jako 9 z 12 dzieci. Troje z jego rodzeństwa zmarło. Pozostali wybrali kapłaństwo lub życie konsekrowane. Jan był tak dobrym i zdyscyplinowanym dzieckiem, że nigdy nie był upominany czy karany. W wieku 7 lat rozpoczął naukę w miejscowej szkole. Był zdolny, pracowity i pobożny, a przy tym nieśmiały. Wracając ze szkoły, wstępował do kościoła na adorację. Służył do mszy świętej jako ministrant, a wieczorem z całą rodziną odmawiał w kościele różaniec. Dość wcześnie rozpoznał powołanie do kapłaństwa. W czasie formacji seminaryjnej rozwijała się i dojrzewała jego pobożność, szczególnie eucharystyczna. Ujawnił się też jego talent literacki i pedagogiczny. Powierzono mu opiekę nad młodszymi kolegami. Gdy dowiedział się o potrzebie głoszenia Słowa Bożego w Chinach i Wietnamie, zapragnął wyjechać na misję. Jego marzeniem było zostać misjonarzem w Oceanii. Napisał, że to powołanie odpowiada najgłębszemu pragnieniu jego serca. To pragnienie dojrzewało w nim. Napisał także: błogosławiony dzień, w którym dane mi będzie wiele wycierpieć dla sprawy tak świętej i tak pobożnej jak ewangelizacja, ale o wiele bardziej błogosławiony dzień, w którym zostanę uznany za godnego przelania mojej krwi dla tej sprawy i spotkania śmierci pośród męki. Święcenia kapłańskie Jan przyjął 25 maja 1850 roku w Mediolanie, a kilka dni później, za zgodą biskupa, przyjęto go do nowo powstałego papieskiego Instytutu Misji Zagranicznych w Mediolanie. Stał się jednym z jego współzałożycieli. Wniósł duży wkład w opracowanie statutu tego instytutu. W marcu 1852 roku wraz z 6 kapłanami wypłynął do Melanezji i Mikronezji. 3 misjonarzy, wśród nich ojciec Jan, zatrzymało się na wyspie Rug, pozostałych 3 na wyspie Woodlark. Wcześniej na tych terenach pracowali inni francuscy misjonarze. Warunki życia i pracy były bardzo trudne. Tubylcy byli wrogo nastawieni do ojca Jana, gdyż piętnował ich niemoralne praktyki, w tym dzieciobójstwo. Po ponad 2 latach pracy z powodu malarii musiał wyjechać do Sydney w Australii na leczenie. Szybko wrócił do zdrowia i zgodnie z poleceniem powrócił na wyspę Woodlark, z której misjonarze zostali wygnani. Stało się tak, gdy misjonarze przestali dawać tubylcom prezenty. Ci stali się wobec nich agresywni. Ojciec Jan nie wiedział o tym, że współbracia opuścili wyspę. Rozminęli się. Łódź, którą wracał ojciec Jan, utknęła na rafie koralowej. Mimo oporu kapitana, tubylcy weszli na pokład i zamordowali całą załogę oraz pasażerów, by ukryć zbrodnie. Ojciec Mazzucconi otrzymał śmiertelny cios siekierą od tubylca, który po wejściu na statek i zbliżeniu się do niego udawał, że wita się z nim po przyjacielsku i podał mu rękę do uściśnięcia. Tak o ojcu Janie mówił Jan Paweł II 19 lutego 1984 roku w dniu jego beatyfikacji. Świadectwo niezłomnej wiary i żarliwej miłości dał Kościołowi i światu ojciec Jan Mazzucconi, który w męczarniach strawił swoje młode życie kapłana i misjonarza. Jeden z pierwszych członków papieskiego Instytutu Misji Zagranicznych w Mediolanie czuł, że misje są sekretnym pragnieniem jego serca. Na horyzoncie jego życia pojawiło się jeszcze głębsze zjednoczenie z Chrystusem, zjednoczenie, które zjednoczy go z cierpieniami i krzyżem jego Pana i Mistrza, właśnie dzięki jego niestrudzonemu zaangażowaniu w ewangelizację. Jednak chrześcijańskie przesłanie, które Mazzucconi głosił tubylcom, było otwartym potępieniem ich postępowania, posuwającym się aż do okrucieństwa dzieciobójstwa. I mimo ogromnego miłosierdzia i niezmordowanego poświęcenia błogosławionego, jego kazania wywoływały irytację i nienawiść.
Jednakże on sam był nadnaturalnie pogodny pośród trudności, gorączki i sprzeciwu, ponieważ żył w ścisłej jedności z Bogiem. Parafrazując słowa świętego Pawła, mógłby napisać: wiem, że Bóg jest dobry i kocha mnie ogromnie. Cała reszta, spokój i burza, niebezpieczeństwo i bezpieczeństwo, życie i śmierć, to tylko zmienne, chwilowe przejawy drogiej, niezmiennej, wiecznej miłości. Módlmy się. Wszechmogący i miłosierny Boże, przez nauczanie błogosławionego Jana, dobra nowina o Twoim Synu przeniknęła do serc wielu ludów. Pokornie Cię prosimy, za wstawiennictwem Twojego męczennika, umocnij te ludy w wierze. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.